Mój projekt był, cytuję, kiepski. No ale na szczęście z mojego biura wyszedł drugi. Pełna harmonia, piękna, wygody i ekologii. I oczywiście ten wygrał. To chyba dobra wiadomość. Przestań, Sabina. Przecież to ty. Pracowałaś z Jankiem za moimi plecami. A może nie tylko pracowałaś? Może wy macie romans? Jakie to typowe dla ciebie. Nawet ci nie przyszło do głowy, że mogę zrobić projekt, który wygra ten cholerny konkurs. Prędzej uwierzyłbyś w mój romans niż talent. A odpowiadając na twoje pytanie, to nie. Nie pracowałam z Jankiem. Ledwie go kojarzę. Projekt jest mój i tylko mój. Jak mogłaś zrobić coś takiego za moimi plecami? Pamiętasz, jak ci mówiłam, że mnie nie doceniasz? To chciałam ci dać dowód, czarno na białym. A zresztą sam kazałeś mi dzwonić do tego Tomasza. Wręcz mnie o to błagałeś, pamiętasz? Facet okazał się bardzo sensowny, długo rozmawialiśmy. Dlaczego mi nic nie powiedziałaś? Ty chyba sobie żartujesz. Jak zaczęłam ci mówić o ogrodach na dachu, to się na mnie wydarłeś. No bo oczywiście wielki pan Marek Warga od nikogo nie przyjmuje sugestii. A już tym bardziej nie od własnej żony. I właśnie dlatego przegrałeś. A to ja uratowałam ci twoje 4 litery. I co? I co ja mam według ciebie teraz zrobić? Podziękować ci? Teraz masz wybór. Albo zaczniesz mnie traktować jak partnerkę, nie tylko w życiu, ale i w pracy, albo się rozstajemy. A projekt? Zrealizuję go tak czy inaczej. Wolałabym z tobą, ale to już zależy od ciebie. Przez chwilę naprawdę miałam nadzieję, że do Marka coś dotrze i mnie doceni. Ale chyba się pomyliłam. Kocham go, ale nie mogłabym tak dłużej żyć. Nie pozwolę się lekceważyć, bo nigdy nie będę szczęśliwa.